Witajcie. Dziś zaprezentuję wózek spacerowy holenderskiego producenta Mucci Nexo. W najnowszej wersji zmieniono wzór obszycia skórzanej rączki, która jest regulowana w trzech poziomach. Buda posiada przedłużenie zapinane na zamek oraz wentylację, która również jest nowością w tym modelu. Klapa łapana jest na magnes. Oparcie opuszczane jest na paskach, można je wyregulować bezstopniowo jedną ręką, co jest bardzo rzadko spotykane. Siedzisko jest bardzo głębokie i zawieszone pod takim kątem, aby zapobiec zsuwaniu się dziecka ze spacerówki. Można je również wypoziomować do pozycji leżącej. Pasy rozepniemy jednym przyciskiem. Spacerówka Nexo akcesoryjnie ma możliwość montażu adapterów służących do zapięcia fotelika samochodowego, co jest bardzo przydatne przy dzieciach rok po roku. Jest możliwość uniesienia podnóżka. Kosz pod wózkiem jest duży, otwarty i ma łatwy dostęp. Hamulec można w wygodny sposób zablokować i odblokować naciskając od góry. Amortyzacja w tym wózku jest bardzo duża zarówno na kołach z tyłu, jak i z przodu. Opony wykonane są z pianki poliuretanowej z domieszką gumy. Koła z przodu można zablokować do jazdy na wprost. Wózek składa się szybko, do bardzo małych rozmiarów, a jego waga to zaledwie 8,7 kg. Po zablokowaniu stelaż stoi na kołach, co zapobiega jego zarysowaniu. Gdy wyjeżdżamy na wakacje, możemy wypiąć koła jednym przyciskiem, zmniejszając rozmiar wózka do absolutnego minimum. Wtedy jego wymiary wynoszą 62x42x23 cm. To już wszystko na temat kultowej spacerówki Mucci Nexo. Mam nadzieję, że się spodobała. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach.